Mamy dwa typy fanów futbolu. Jedni lubią gry, których sednem jest akcja, a drudzy wolą skupić się na tej skomplikowanej maszynie związanej z trudnym losem menadżera. Dzisiaj przychodzimy z dobrą nowiną dla miłośników tabelek, wykresów, transferów czy dalekosiężnych planów. Oto nadciąga nowy Football Manager. Jak zawsze w takich przypadkach bywa, pozory mylą, bo patrząc z zewnątrz, gra wydaje się być statyczną, pozbawioną jakiegokolwiek efekciarstwa zabawą w edytorze tekstu. Jednak wystarczy poświęcić jej odrobinkę czasu, by wpaść po uszy. Jest to jedna z najbardziej uzależniających serii, jakie kiedykolwiek powstały i naprawdę ciężko znaleźć grę skuteczniej wywołującą syndrom jeszcze jednej tury, czy właściwie jeszcze jednego meczu. Dlatego z okazji premiery Football Managera 2018 przygotowaliśmy dla Was specjał, w którym przedstawimy Wam 6 ciekawostek związanych z serią. Zacznijmy od ciekawostek historycznych. Football Manager oficjalnie istnieje od 2004 roku, co już czyni z niego grę z naprawdę niezłym stażem. Jednak kiedy przyjrzymy się jego historii, sięgnie ona dużo wcześniej. Mianowicie aż do roku 1992, kiedy to londyńskie studio Sports Interactive wypuściło swoją pierwszą grę zwaną Championship Manager. Zmiana nazwy spowodowana była zmianą wydawcy z Eidos na Sega i związane z tym kwestie praw do marki. Na szczęście od tamtego momentu aż do dzisiaj kolejne części wychodzą nieprzerwanie bez żadnych problemów i są to naprawdę długie lata szlifowania formuły. Seria doczekała się aż dwóch filmów dokumentalnych. Pierwszy z nich to Football Manager More Than Just a Game z roku 2010. To ciepła historia przedstawiająca losy jednego z graczy, która próbuje wytłumaczyć fenomen gry. So what better way to recreate, you know, being a manager than sitting down in front of your computer? Drugi to An Alternative Reality, The Football Manager Documentary. Wydany w 2014 roku film również analizuje fenomen gry, ale na dużo większą skalę. Znajdziemy tam twórców oraz znane osobistości ze świata rozrywki i futbolu. He told me that this guy is going to be the best player in the world. Znamy przynajmniej jeden przypadek, gdzie osiągnięcia w grze rzekomo pomogły rozpocząć karierę w prawdziwym sporcie. Mowa tutaj o sensacji z listopada roku 2012, kiedy to świat obiegła informacja, wedle której menadżerem klubu FC Baku stał się wieloletni superzdolny fan gry, wpisując Football Managera w swoje CV. Spełniło to tym samym marzenia wielu graczy, którzy dostali dowód na to, iż obeznanie w wirtualnym menadżerze ma swoje odbicie w rzeczywistości. Prawda okazała się niestety mniej sensacyjna od tej, jaką opisywały ją media. Otóż omawiany jegomość został dyrektorem sportowym klubu, jedynie wymieniając granie w Football Managera jako wielką pasję. Oczywiście w licznych wywiadach nie przeczył wersji mediów, niestety prawda okazała się już być zupełnie inna. Tego typu produkcja nie mogła się obyć bez wpisu do Księgi Rekordów Guinnessa. Jeśli zastanawialiście się kiedyś, jak długo można przeciągnąć rozgrywkę, z odpowiedzią przychodzi chyba najbardziej znana organizacja zajmująca się mierzeniem rekordów. 6 października 2017 roku w jej annałach zapisał się Sebastian Keenan, który spędził w Football Managerze dokładnie 170 sezonów, co oczywiście przekłada się na 170 lat w grze. Oznacza to, że jego postać w grze musiała mieć przeszło 190 lat. Do tego wszystko wskazuje na to, że prawdopodobnie rekord ten zostanie pobity, gdyż od razu pojawiły się głosy większych maniaków proszących o weryfikację swoich osiągnięć. It is an immersive game. I was not obsessed, I'd say, dedicated, highly dedicated. Jej baza danych została wykorzystana między innymi przez prawdziwą telewizję. Telewizje nie szczędzą środków, jeśli chodzi o specjalistów komentujących wydarzenia w studiu, co znamy także z naszego podwórka. Jednak nawet armia wysokiej jakości analityków, jaką bez wątpienia dysponuje Sky Sports News, musiała okazać się niewystarczająca. Bo oto tworzony przez lata wiecznie aktualizowany system statystyk Football Managera znalazł zastosowanie w ich wiadomościach. A dokładnie w trakcie dywagacji na temat transferów znanych piłkarzy. By przedstawić ich walory w oczach poszczególnych klubów, skorzystano właśnie z bazy danych gry.
co oczywiście spotkało się z olbrzymią falą reakcji w internecie. Pewnie wiecie, że Football Manager pochłania czas, a to może być przyczyną wielu problemów w związkach. Długie ślęczenie nad kolejnymi meczami, analizowanie strategii i planowanie taktyk, wszystko to odbija się na interakcji z innymi osobami. I jak podaje szkocki Sunday Herald, gra została przywołana w 35 sprawach rozwodowych jako jedna z przyczyn rozpadu małżeństwa. Którym to optymistycznym akcentem powoli kończymy nasz materiał. Jak więc widzicie, Football Manager i powstały wokół niego fenomen czyni z tego cichego, niezbyt medialnego tytułu coś więcej niż tylko grę. Jeśli chcecie spróbować swoich sił w najnowszej edycji, czyli grze Football Manager 2018, koniecznie sprawdźcie zawartość naszego sklepu. I naturalnie zaopatrzcie się w duże ilości wolnego czasu. A z naszej strony to już wszystko. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.